Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady, Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku wrócimy sobie do tematu aplikacji Be My Eyes. Aplikacja, o której już wielokrotnie w różnych miejscach była mowa, ale dzisiaj przyszła pora na omówienie wirtualnego asystenta, czyli nowej funkcji, jaka pojawiła się w Be My Eyes, a chodzi tutaj oczywiście o kolejne wykorzystanie sztucznej inteligencji do analizy obrazu. Dlaczego Be My Eye? Bo Be My Eye robi to w sposób kompleksowy, to po pierwsze, co zaraz wam zademonstruję. Po drugie, Be My Eye bardzo fajnie integruje się z systemem iOS, bo na iOSie będę wam to dzisiaj demonstrował. I po trzecie, Be My Eye omija kwestię prywatności, czyli jest w stanie opisywać wygląd osób, emocje, czyli robi to, czego nie robią pozostali asystenci typu Bing czy Bart od Google'a. Oni nam nie powiedzą, w jakim ktoś jest nastroju, jak wygląda, bo tutaj zasłaniają się prywatnością poszczególnych osób. Ale przejdźmy od razu do aplikacji Be My Eye. Jak to wygląda? Na początku mamy oczywiście ekran klasyczny, bo aplikacja w międzyczasie, odkąd pojawiła się w ogóle funkcja wirtualnego asystenta, kilkukrotnie była aktualizowana i ja tutaj zaczynam od pierwszego ekranu, czyli tego najbardziej klasycznego, który wszyscy znamy, jak ten ekran wyglądał przez ileś tam lat. To teraz u dołu tego ekranu pojawiły się nowe karty. Pasek kart zaznaczone. Uzyskaj wsparcie. Karta. Uzyskaj wsparcie, to jest ten główny ekran, ten, który doskonale znamy. Be My Eye, karta. Potem mamy Be My Eye i to jest ten wirtualny asystent. Społeczność, karta. No i później dodatkowe rzeczy, takie, które były gdzieś tam dostępne pod zakładkami w aplikacji we wcześniejszej wersji. Nas teraz interesuje Be My Eye, czyli ten asystent wirtualny. Ja klikam sobie w tą zakładkę. I słyszymy, uruchamianie kamery aparatu. Jest to ważne, ponieważ przy pierwszym uruchomieniu będziecie proszeni o udzielenie dostępu. Oczywiście przy pierwszym uruchomieniu Be My Eyes'a, później już ta prośba nie będzie się pojawiała. I jest to pierwszy sposób wykorzystania Be My Eyes'a i wirtualnego asystenta. Po prostu możemy wykonać sobie zdjęcie jakiejś rzeczy, dowolnej rzeczy, na przykład jakiegoś menu, czy jakiegoś obiektu. Ja tu mam teraz przede mną jeden obiekt, który właśnie burczy na mnie, no ale spróbujemy ten obiekt sfotografować. Społeczność, karta, zaznaczone, uzyskaj, zrób zdjęcie, przycisk. Mam po prostu na ekranie przycisk zrób zdjęcie. No i ja teraz cykam zdjęcie. Zrób zdjęcie, wygaszone. I zobaczymy, obrazu. Proszę czekać. Co wyjdzie nam z tej analizy. Słyszymy odgłos analizy. W tym czasie trwa ta analiza. Ale my na bieżąco będziemy informowani, co Be My Eye zrobi, co tam rozkminie. Na zdjęciu widoczny jest śpiący pies. Jest to duży pies o brązowej sierści. Leży na brązowym kanapie, na której rozłożony jest turkusowy koc. Pies ma zamknięte oczy i wygląda na bardzo zrelaksowanego. Jego głowa jest oparta na podłokietniku kanapy, a łapy są złożone pod nim. W tle widać jasne podłogi i fragment stołu z drewnianymi nogami. No okej, czyli to jest mój zakuś, jak mogliście się domyślić. Opis jest bardzo trafny. Rzeczywiście, jest to czekoladowy psiak, leży sobie na kanapie, jest tutaj mocno zrelaksowany po wcześniejszym spacerze. Ale to nie wszystko, bo oczywiście, tak jak w przypadku innych sztucznych inteligencji, zdjęcie, możemy przycisk, w tym momencie dalej, albo przycisk, cyknąć zdjęcie, sobie przycisk. Dodatkową fotkę, żeby dowiedzieć się jakichś dodatkowych szczegółów, dalej, albo możemy skorzystać z przycisku pytaj dalej, przycisk. Pytaj dalej. I ja teraz skorzystam z tego przycisku. Na zdjęciu widoczny jest zakończ rozmowę. Twoja wiadomość, zdjęcie. Wymaj. Na zdjęciu zadzwoń do wolontariusza. Przycisk. Dodaj zdjęcie. Przycisk. Wiadomość. Pole tekstowe. Klikam. Wiadomość. Pole tekstowe. No i w tym miejscu mogę wejście ekranu Braille'a, zadać pytanie jakieś. Na przykład jakiej rasy o spacja reseto nie pred spa o t spa t o spa p i e s znak zapytania pies. Prosimy o cierpliwość. Wymaj. Orientacja pionowa. Błędnie zapisany wyraz. Edycja. No i wiadomość została wysłana do Be My Eyes i zobaczmy,
co mnie tutaj nie jestem w stanie dokładnie określić rasy psa na podstawie zdjęcia. Jeśli potrzebujesz dokładnej informacji na ten temat, sugeruję nacisnąć przycisk zadzwoń do wolontariusza w celu uzyskania pomocy. Jak widzicie, ten przycisk, który wcześniej mijaliśmy sobie twoja tutaj. Zadzwoń do wolontariusza, przycisk. On znajduje się przed polem edycyjnym. Nadal tutaj występuje, więc gdyby coś było niejasne, a chcielibyśmy szczegółowo dopytać, to możemy sobie zadzwonić i dopytać. Tutaj oczywiście wszystko zależy od zdjęcia, od jakości tej fotografii, jak to zdjęcie wygląda. Wtedy możemy dopytywać o szczegóły i może ja Wam postaram się to zademonstrować od razu, pokazując drugi sposób użycia. Przycisk wróć. Be My Eyes. W tym momencie przyłączyłem się do aplikacji pliki i tu mam dwie fotografie. Synchronizowane dwa rzeczy. Foto 2, foto 1, 15.07. Fotka pierwsza, fotka druga. Specjalnie nazwę dałem tak, aby nic nikomu na dzień dobry nie mówiły. I teraz z czynności wybieram sobie udostępnij, klasyczną funkcję systemową. Możecie z tej samej funkcji skorzystać z rolki z aparatu, czy w dowolnym miejscu, nawet gdy otrzymacie załącznik w wiadomości e-mail. Też możecie na nim kliknąć udostępnij i wtedy z dostępnych opcji wybieracie opisz z Be My Eyes. I jeśli klikniemy sobie w to, to w tym momencie zdjęcie wysyłane jest do Be My Eye i jest ono analizowane. My w tym czasie czekamy na odpowiedź z Be My Eye, co było na zdjęciu podpisanym jako foto 1. Bymaj. Na zdjęciu widzimy mężczyznę siedzącego na ławce w parku. Jest ubrany w jasno-szary marynarkę, białą koszulę, niebieskie dżinsy i brązowe buty. Obok niego, na ziemi, siedzi brązowy pies przewodnik w specjalnej uprzęży z napisem przewodnik. W tle widać zieloną trawę, kilka drzew i brązowe panele. Pogoda wydaje się być ładna i słoneczna. Tu widzicie zdjęcie, czy opis zdjęcia z mojej szuflady, z głównej strony. Tam jest tekst alternatywny, możecie sobie porównać te dwa opisy, ale tutaj oprócz tego, że opis mamy dość szczegółowy, to możemy zacząć zadawać pytania. Wiadomość, pole tekstowe. Mamy tu wiadomość, od razu punkt otwarta, nie musimy klikać przycisku i zadajmy pytanie. Poziome, na przykład, w jakim wieku jest Z, Y, Z, N, A, znak zapytania, mężczyzna. Prosimy o cierpliwość. Wymaj, piszę wiadomość. Orientacja pionowa, błędnie zapisane. Edycja. Wymaj, mężczyzna wygląda na około 40-50 lat. Tak, tutaj ocenił mnie, bo to ja wiadomość, oczywiście jestem na zdjęciu. Okej, to już wiemy w jakim wieku. Wejście ekranu Braille'a, orientacja zadajmy kolejne pytanie. 4, 6. W jakim znak zapytania mężczyzna. W jakim nastroju jest mężczyzna? Orientacja pionowa. Błędnie zapisał. Czekamy na odpowiedź. Chyba że przez przekręcanie pokrętła nie usłyszałem, bo zagłuszyłem odpowiedź. Bez zastąpienia. Edycja. Bymaj. Mężczyzna wygląda na około 45. Wiadomość. Pole tekstowe. Bymaj. Mężczyzna wygląda na około 40-50 lat. No, wiadomość. Pole tekstowe. Edycja. W jakim nastroju? Usuń tekst. No, wyślij wiadomość. Wyślij wiadomość. Prosimy o cierpliwość. Prosimy o cierpliwość. Bymaj, piszę wiadomość. Bymaj. Mężczyzna wydaje się być w dobrym nastroju. Uśmiecha się. W dobrym nastroju uśmiecha się. Zwróćcie uwagę, wiadomość, że te odpowiedzi Be My Eye, jak już one zostaną wysłane, pojawiają się dość szybko. Dopytajmy, jakiej rasy jest pies? Znak zapytania. Pies. Prosimy o cierpliwość. Be My Eye pisze wiadomość. Orientacja pionowa. Wejście. Edycja. Rozpoznawanie ekranu. Be My Eye. Pies wygląda na labradora. Na labradora akurat tutaj mu się nie udało, aczkolwiek podobne wiadomość. Są rasy, bo to jest rasa Chesapeake Bay. Wiadomość. Pole tekstowe. Okej, to mamy jedno zdjęcie, tu już widzicie jak to mniej więcej działa, to jeszcze jedno zdjęcie, tutaj klikamy anuluj. Dokumenty. I mamy teraz synchronizowane dwa rzeczy.
fotkę. Foto 2, 9, 2, 0, 9, i tak samo daje. Utwórz PDF, usunij go, oznaczenia, obróć w prawo, obróć w lewo, konwertuj, udostępnij. Udostępnij. Zamknij, przycisk, kopiuj. Z dostępnych funkcji. Dodaj do Envision. Opisz z BMRS. Opisz z Be My Eyes. Przycisk. I czekamy, co nam tutaj opisze. Prosimy cierpliwość. Co ciekawe, różne fotki, i ta też jest taką fotką właśnie pobraną z Facebooka, można pobierać właśnie z Facebooka. Nie zawsze się to udaje. Czasami Be My Eyes zgłasza informacje o... Be My Eyes. Na zdjęciu widzi plac wypełniony ludźmi, słoneczny dzień. Na pierwszym planie widoczna jest para średniego wieku, kobieta w długiej, błękitnej sukience i mężczyzna w jasno-niebieskiej koszuli i okularach przeciwsłonecznych. Obok nich jest pies przewodnik w uprzęży. W tle znajduje się imponujący budynek z białymi kolumnami i zielonymi kopułami. Prawdopodobnie to jakaś katedra lub inny ważny budynek. Po prawej stronie od budynku znajduje się pomnik z brązową statuą mężczyzny na wysokim cokole. Wokół placu ludzie spacerują, rozmawiają i podziwiają okolice. Okej. Okay. To jest fotka ściągnięta z Facebooka. Bardzo często właśnie ludzie umieszczają z różnych sytuacji, wyjazdów, wakacji, tego typu fotki. A my nie wiemy, bo opisy są bardzo skąpe, co się znajduje na takim zdjęciu. Tutaj na przykład mamy informację o jakimś budynku w tle, więc dopytajmy, co to za budynek w tle. Prosimy o cierpliwość. Wymaj pisze orientacja pionowa, wyrazy. I zobaczymy. W każdym razie czasami... Wymaj ciągle pisze wiadomość. Be My Eye umożliwia... Budynek w tle to katedra w Helsinkach, znana również jako Katedra Święty Mikołaja. Jest to ewangelicko-luterańska katedra znajdująca się na Placu Senackim w Helsinkach, stolicy Finlandii. Charakteryzuje się białą fasadą, zielonymi kopułami i dużymi kolumnami. Jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych zabytków w Helsinkach. Czyli tutaj usłyszeliśmy nie tylko, co to jest za budynek, ale także, gdzie on się znajduje. Więc jest to jak gdyby bardzo precyzyjne określenie od razu, gdzie ktoś jest. Dzięki możliwościom Be My Eye możemy w ten sposób poznać o wiele więcej szczegółów niż to, co ktoś zamieści gdzieś tam w tekście alternatywnym. Wiadomość. Możemy tutaj jeszcze na koniec zadać może jakieś... dodatkowe pytanie. Na końcu. Wejście ekranu Blailea. Orientacja zablokowa. Kropki. W, P, I, S, Z. Spacja. Opisz. M, N, C, C, Z, C, Z, Y, Z, N, L, W, spa, C, I, E, M, N, Y, C, H, spacja, O, K, U, L, A, R, A, C, H, krop, spa, krop, wielk, spa, C, O, spa, J, E, S, T, spa, U, B, R, A, N, I, spa, I, spa, W, spa, J, A, K, I, M, spa, J, E, S, T, spa, E, A, S, T, R, O, J, U, kropka, nastroju. Orientacja pionowa. Czy nam się wysłał usuń tekst, wiadomość. Przycisk, znaki. Wyślij wiadomość. Wyślij wiadomość. Prosimy o cierpliwość. Prosimy o cierpliwość. Wyjmij pisze wiadomość. Już te kolejne pytania odpowiada szybciej, bo już fotkę ma przeanalizowaną, więc potem ją tylko gdzieś tam sobie doprecyzowuje. Mężczyzna w ciemnych okularach jest ubrany w jasno-niebieską koszulę z krótkim rękawem i ciemne spodnie. Ma na sobie także ciemne okulary przeciwsłoneczne. Wygląda na średniego wieku, ma krótkie włosy i jest raczej szczupły. Co do nastroju, trudno jednoznacznie określić na podstawie zdjęcia, ale wydaje się, że jest zrelaksowany i cieszy się dniem, patrząc w górę, być może podziwiając coś nad sobą. O, tak więc widzicie, takie rzeczy możemy robić z Be My Eyes. Używa się tego niezwykle wygodnie, intuicyjnie i tak jak powiedziałem, można sobie też pobierać fotki z różnych mediów społecznościowych, z załączników maili, z rolki z aparatu, czy po prostu importować je do Be My Eyes'a poprzez funkcję udostępnij. Zachęcam do zabawy, zachęcam do korzystania nie tylko do zabawy, ale do korzystania w praktyce, ponieważ Be My Eyes w ten sposób naprawdę stworzył fantastyczne narzędzie. Za jego pomocą możemy dowiedzieć się nie tylko tego, co znajduje się na zdjęciach, ale także tego, na przykład, jakie mamy korelacje między informacjami na wykonanym zdjęciu, na przykład, gdy zrobimy sobie zdjęcie menu, możemy wtedy pytać naszego wirtualnego asystenta nie o całą zawartość tego menu, ale na przykład poprosić, aby przedstawił nam, jakie są ceny przystawek, albo na przykład jaka jest zupa dnia i tak dalej, i tak dalej. Tutaj możliwości jest bardzo dużo i w tym kontekście właśnie mówię, żebyście pobawili się tą aplikacją, bo może się wam sprawdzić doskonale, mnie sprawdziło się doskonale właśnie w trakcie wakacji, na jakich niedawno byłem i właśnie między innymi w ten sposób korzystałem z analizowania
dostępnego menu. Tak więc tyle na tę chwilę. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście kanału, to oczywiście zróbcie to. Wtedy będziecie informowani na bieżąco o nowościach pojawiających się na moim kanale. Także zaglądajcie do mojej szuflady, gdzie pojawiają się również wpisy, których nie ma na YouTubie. A cóż, na dzisiaj bardzo Wam raz jeszcze dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko i zapraszam do kolejnych vlogów z mojej szuflady. Piotr Witek.